Panie pośle, jaki jest cel wizyty pana w Kosmego? Cóż, zaproszenie miejscowego środowiska Prawa i Sprawiedliwości, a także udział w naszych przedsięwzięciach klubowych i partii PiS. Uznaliśmy, że ze względu na blokadę medialną, no na szczęście nie w Pasłęku, bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się i spotkania, ale w centralnych mediach nie ma innego sposobu przekazania naszego programu, jak bezpośrednie spotkania. Ja wprawdzie tak czy inaczej jeżdżę po wszystkich miastach powiatowych Polski, ale Pasłęk jest dla mnie. Czyli jest to kampania, początek kampanii. Nie, 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 to jest, jeżeli tak można powiedzieć, kampania informacyjna, a nie wyborcza. A oczywiście liczymy na to, że to się przełoży na efekt także prędzej czy później wyborczy. Bo jak długo można tolerować te grabieżcze rządy Prawa i Platformy Obywatelskiej, prawda? Panie pośle, na jakie rekordy pan Pasłęku liczy? Wie pan, ja takich obliczeń nie robię. Liczymy na Polaków. Liczymy na to, że ludzie widzą różnicę między obietnicami pana premiera Tuska i realizacjami. Liczymy też na to, że Polacy mają świadomość, iż nie można pozwolić na rozgrabienie tego wielkiego bogactwa, jakim jest gaz łupkowy. Bardzo wiele rzeczy w Polsce zmarnowano. Ci ludzie, którzy mówią, że polskość to nienormalność, doprowadzili do zniszczenia stoczni, do zniszczenia wielkich połaci polskiego przemysłu. Stoimy wobec możliwości eksploatacji największego bogactwa, jakie ma w Europie Polska, gaz łupkowy. Nie dawajmy ich w ręce tych ludzi, którzy już tak wiele zmarnowali. Notowania PiS-u są bardzo wysokie ostatnio, ponad 30%. Skąd to się bierze, panie pośle? Nie są wysokie notowania, one są zaniżone w stosunku do rzeczywistego poparcia, jakim się cieszymy. Doświadczenie uczy, że Prawo i Sprawiedliwość zyskuje od 10 do 15% więcej niż podają badania opinii publicznej. A bierze się to, wie pan, to jak z trawnikiem angielskim. Wystarczy 300 lat podlewać, a potem już samo rośnie. Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodne od chwili powstania. Przez 20 lat powtarzamy, że trzeba oddać rządy Polski w ręce ludzi uczciwych, a wtedy nie będzie marnotrawstwa, nie będzie zniszczenia. Czyli, panie pośle, o wynik wyborów jesiennych jest pan spokojny? Proszę pana, wybory zawsze rządzą się prawami związanymi z kampanią wyborczą. My jej teraz nie prowadzimy, informujemy, a ja jestem spokojny tylko o to, co wynika z mojego zaufania Panu Bogu, bo Pan Bóg jest sprawiedliwy, Jemu trzeba ufać i wtedy człowiek się czuje bezpieczny. Za to, jeżeli chodzi o przyszłość narodu polskiego, też jestem pewny i o to spokojny. Za to, co się stanie w wyborach, tego nie wiem. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Powodzenia życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.